Siemanko, ziomeczki. W moim dzisiejszym odcinku dzisiaj nagrywamy Akinatora i ciekawe, czy zgadnie moją postać. Moją postacią będzie Austin Mu. Tak, to jest Ross Lynch, występował w programie telewizyjnym Austin i Ali na Disney Channel. Jesteś piosenkarzem i ciekawe, czy Akinator zgadnie, że myślę o nim. To jak coś, to jest mój idol, więc no. Ciekawe, czy Akinator zgadnie, więc zobaczymy. Dobra, jesteśmy, więc zaczynamy. Czy twoja postać jest muzykiem? Tak. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać jest raperem? Mm-mm. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie. Czy twoja postać ma od... Nie. Czy twoja postać jest związana z egipskim rodem? Nie. Czy twoja postać ciągle żyje? Tak. Czy twoja postać ma obecnie ponad 40 lat? Nie. Czy twoja postać należy do grupy, której członkami są mami, są sami chłopcy? Tak. Czy twoja postać jest głównym wokalistą, główną wokalistą? Tak. Czy twoja postać pochodzi ze Stanów Zjednoczonych? Tak. Bo Rosnicz, on pochodzi z Miami. No, no, czy twoja postać lubi banany? Nie wiem. Czy twoja postać ma ponad 3000 fanów w serwisie YouTube? Tak, nie wiem. Czy twoja postać jest w partii nowoczesnej? Nie, nie wiem. W sumie, czy twoja postać ma dużo tatuaży? Nie, w ogóle nie ma. Czy twoja postać ma dziecko? Nie, nie ma. Czy twoja postać jest dorosłym mężczyzną? No tak. Czy twoja postać jest znana dzięki musical? Tak. Czy twoja postać szczególnie lubi dżem? Nie wiem. Czy twoja postać... Nie. Z innym Bieberem? Nie. Czy twoja postać ma zabawne imię? Nie. Normalne. Ross Lynch. Czy twoja postać często nosi kapelusz? Nie. Czy twoja postać związana jest z Grey Agario? Nie. Czy twoja postać jest związana z muzyką popową? Nie. Czy twoja postać pochodzi z Afryki? Nie. Co to jest za pedał? Weź. Jakiś team ma, nie zgadł. Ale przed nagrywaniem ja to robiłem i zgadł. Ale teraz coś mu nie poszło. Dobra, teraz, więc zaraz pokażę wam, kogo teraz wybierzemy. Tak, ziomki, teraz bierzemy Popusia. Ciekawe, czy Akinator zgadnie, że myślę o Popku, więc zobaczymy. Dobra, zaczynamy. Czy twoja postać pochodzi z Anglii? Tak. Czy twoja postać ma obecnie ponad 30 lat? Nie, nie wiem. Ile Popek ma lat? 30? Nie, tam nie wiem. Czy twoja postać gra w programach telewizyjnych? Nie. Czy twoja postać występuje w programach telewizyjnych? Nie. Czy twoja postać śpiewa grając na gitarze? Nie. Czy twoja postać pochodzi z małego miasta? Nie. Czy twoja postać jest szczególnie egoistyczna? Tak. Nie, no, żartuję. Czy twoja postać jest związana z muzyką metalową? Nie. Czy twoja postać ma długie włosy? Popek nie ma takich długich. Nie. Czy twoja postać urodziła się w Stanach? Nie. Czy twoja postać nosi czarny garnitur? Popek nie nosi chyba. Nie. Czy twoja postać jest członkiem zespołu składającego się z 4 chłopców? Nie, z 3, ale... Nie. Czy twoja postać należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego? Nie. Czy twoja postać należy do dwuosobowej grupy? Nie. Czy twoja postać jest członkiem trzyosobowej grupy? Tak, brawo. Czy twoja postać pochodzi z Kalifornii? Ta, z dupy, nie. Czy twoja postać ma bliznę na... O, już zaczyna myśleć. Tak. Czy twoja postać wygrywa... Czy twoja postać nagrywa FIFA i WWA? Nie nagrywa, ale gra. Nie. Czy twoja postać jest znana pod pseudonimem? Tak. Popek. Czy twoja postać lubi rapować? Tak. Brawo, gratuluję. Zgadł. Myślę o Popek Monster. Tak. No a teraz zobaczymy, wybierzemy kogoś innego. Wszyscy na pewno znacie program iCarly. Ciekawe, czy Akinator zgadnie, że myślę o Carly albo o Sam. Więc zobaczymy. Dobra, więc jedziemy, ziomy. Czy twoja postać jest piosenkarką, piosenkarzem? iCarly nie jest piosenkarką. Nie. Czy twoja postać nagrywa na YouTube? Nie. Czy twoja postać jest dorosłym mężczyzną? Kobietą, ale...
Czy twoja postać żyje w twoim kraju? Nie. Czy twoja postać jest dziewczyną? Tak. Czy twoja postać jest prawdziwa? Tak. Czy twoja postać często pojawia się bez koszulki? Co? Aha, nie. Czy twoja postać pochodzi ze serialu telewizyjnego? Tak. Czy twoja postać jest znana z Działki Zniszczone? Nie. O, czy twoja postać... O, brawo, tak. Czy imię twojej postaci jest takie samo jak twoje? Nie. Czy twoja postać jest znana ze serialu telewizyjnego? Jaki zje? Ej, nie! Jaki cheat! Czy twoja postać jeździ na deskorolce? Nie. A nie, Karli nie jeździ chyba na deskorolce? Nie. Czy twoja postać potrafi tańczyć? Tak. Czy twoja postać ma włosy kolorowy blond? No sam z iCarly ma, ale Carly nie. Ale dobra, niech będzie, tak. No, zgadł. Tylko, że to nie jest Carly, tylko sam, ale no i tak zgadł. Nie, ja w to nie wierzę. Dobra, ziomki, teraz zobaczymy kogoś innego. Teraz będzie o papieżu. Nie no, dobra, żartuję. Teraz ziomki będzie One Direction. Ciekawe, czy zgadnie, więc zobaczymy. Dobra, ziomy. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie. Czy twoja postać jest rodzaju żeńskiego? Nie. Męskiego. Czy twoja postać jest prawdziwa? Tak. Czy twoja postać jest muzykiem? Tak. Czy twoja postać ma od 15 do 26 lat? Nie wiem, nie wiem. Czy twoja postać jest raperem? Nie. Czy twoja postać pochodzi ze serialu telewizyjnego? Nie. Czy twoja postać ma czarne włosy? No, jeden ma chyba ten. No tak. Czy pseudonim twojej postaci jest związany z łaciną? Nie. Czy twoja postać ma długie włosy? Tak. Czy twoja postać startowała w konkursie Eurowizji? Nie wiem, chyba nie. Czy twoja postać pochodzi ze Stanów Zjednoczonych? Chyba tak. Czy twoja postać prowadziła alternatywną audycję radiową? Chyba tak. Czy twoja postać była kiedykolwiek zakochana? Tak. Czy twoja postać jest związana z muzyką metalową? Nie. Czy twoja postać ciągle żyje? Tak. Czy twoja postać jest związana z klubem Borussia? Nie. Czy twoja postać jest wegetarianinem? Nie wiem. Nie wiem. Czy twoja postać jest niewidoma? Nie. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy twoja postać pochodzi z Hiszpanii? Nie. Czy twoja postać nosi kolczyki? Nie wiem, w sumie. Czy twoja postać ma związek z My Little Pony? Ja. Nie. Czy twoja postać pochodzi z Serbii? Jaki Serbii? Nie. Czy twoja postać śpiewa i gra na gitarze na scenie? Tak. Ja pierdzielę, jaki hozier. Co to jest? Co to jest? Co to kuźwa jest? What the fuck? Co to jest? Lol, what the fuck? Lol, co to jest? To nie to. Mi chodziło o One Direction. Nie. Kontynuować? Tak. Dobra, ziomki, teraz wybierzemy Justina Biebera. Czy twoja postać grała dla klubu Chase FC? Nie. Czy twoja postać ma obecnie ponad 30 lat? Nie, Bieber nie ma chyba 30 lat. Nie. Czy twoja postać ma włosy koloru blond? Nie. Czy twoja postać ma dużo tatuaży? Tak. Nie, on ma tylko jeden chyba. Czy twoja postać zrobiła muzyczną karierę solową? Nie. Czy twoja postać jest związana z Justinem Bieberem? Tak. Czy twoja postać jest zazwyczaj rozpoznawana po imieniu i nazwisku? Tak. Brawo! Gratuluję ci! Gratuluję, jesteś Akinatorem mistrzuniem. O, aż cię tutaj dam koło Justina Biebera, o proszę. Myślę, tak. Gratuluję. Nie, to jest ziomki mistrz, to jest normalnie mistrz. Gratuluję mu. No, jeśli w ogóle chcecie więcej takich filmów, to łapka w górę, komentarz, subskrybujcie, wbijajcie na Instagrama, obserwujcie na NK i widzimy się w kolejnym Akinatorze, więc pa pa.